Cześć Agnieszko, dzień dobry. Cześć, próbowałam już drugi raz Cię dołączyć, bo myślałam, że może jakiś problem, ale jest wszystko okej. Dzień dobry, witamy w 20, tak, w 22 Przerwie. odcinku, taki śródwakacyjny, powiedzmy sobie. No i tak, jest piątek, jest 18:30, więc wracamy z propozycjami dla Was dzisiaj. Dwie książki Ola, jak zawsze, z literatury. Dwie ja poradnikowe. Więc Ola, oddaję Ci głos. Tak. Muszę przyznać, że przez wakacje, ponieważ były deszczowe, bardzo dużo książek przeczytałam i trochę nie wiedziałam, co dzisiaj wybrać, ale stwierdziłam, że zacznę od tych najtrudniejszych, które poruszają bardzo, bardzo ważne kwestie społeczne. I jedną z nich jest Jezus umarł w Polsce Mikołaja Grynberga, a drugi to opowieść o naszych babkach chłopki Joanny Kuciel-Frydyszak. I zacznę może od tej drugiej, od chłopek, bo wiele z nas, właściwie większość, ma chłopskie korzenie, bo przecież kiedyś społeczeństwo właściwie składało się głównie z tej części wiejskiej. I to jest niesamowite, bo właśnie polonistka Joanna Kuciel-Frydyszak oddaje głos tutaj takiej części osób, części właściwie historii, która jest kompletnie zapomniana, dzięki którym również historia się przecież toczyła w kompletnym zapomnieniu. I chodzi o nasze babki, prababki, chłopki, które, krótko mówiąc, nie miały za łatwo, a właściwie miały bardzo ciężko. I rzeczywiście jest to taka historia, właściwie każda z tych historii jest ciężka. Autorka zrobiła niesamowity research i też podzieliła swoją książkę na takie rozdziały dotyczące właśnie stanu posiadania, dotyczące tego, jak się wyrwać z tej biedy, dotyczące rodziny, dotyczące relacji damsko-męskich, czy też właśnie wyjazdów na Saksy, czy też właśnie edukacji. I jest to bardzo, bardzo ciekawa rzecz. I chcę powiedzieć, że no tak, na czym polegało to ciężkie życie tych kobiet? Oczywiście nie posiadały one nic. Przedstawiając się, mówiły co prawda imię, ale mówiły przede wszystkim, jakiego mają męża, z jakiej są wsi i ile morgów posiadają. I właśnie ta ziemia jest taka mityczna, bo ta ziemia tak naprawdę je określa, bo jeżeli też nie mają ziemi, a więc nie mają posagu, to właściwie nikt ich nie chce. A to jest bardzo ciężkie w tamtym czasie. No więc pracują już ponad siły od bardzo młodego wieku i ta książka jest też genialna, ponieważ zawiera bardzo wiele fotografii i dla mnie jedną z najbardziej wstrząsających fotografii, a przecież pamiętam to z własnego jeszcze dzieciństwa, że małe dziewczynki, naprawdę małe dziewczynki, pompują wodę ze studni i ją niosą. Przecież to jest ponad siły, takie wiadro jest bardzo ciężkie i pamiętam, że to też gdzieś w tym naszym, mojej rodziny DNA to było i nikt się temu nie dziwił jeszcze za tych lat 80. czy 70. Po prostu niesamowita rzecz. No i poza tym dziewczynki od początku były uważane za kogoś gorszego, lepiej było mieć oczywiście syna. Nawet jest taki cytat, że odpychało się je patykiem, bo nawet zabawa była uważana z nimi za gorsza. Oczywiście te dziewczynki od wczesnych lat wypasały bydło, chodziły do sadu, gdzie kompletnie nie były pilnowane. W związku z tym oczywiście wiadomo, przemoc seksualna w dużym stopniu. Kobietom zabrania się szkoły. Mówi się tak, po co? Panią nie będziesz. I to jest takie straszne, bo one po prostu marzą o tym, żeby się wyrwać. Wiele z nich chce się uczyć, ale zwłaszcza jak umiera matka, to właściwie dziewczynka ma już posprzątane, musi wracać, musi się zająć całą rodziną. Często też, no wiele jest przypadków oczywiście też wykorzystywania przez ojca, więc to są dramatyczne, dramatyczne historie. Panie, kto się zna na piśmie, ten do piekła ciśnie. Tak mówiono kiedyś w dawnej wsi. I to jest też niesamowite, że i ja to też pamiętam, bo moja babcia też kiedyś robiła właśnie te sery, masła, posiadając tam dwie, powiedzmy, krowy. I rzeczywiście te rzeczy się sprzedawało. I rozmawiałam o tym teraz z moją mamą, która oczywiście pamięta jeszcze dawniejsze lata życia na wsi. Ona mówi, no właśnie tak było, że jadło się ziemniaki, kartofle, jadło się
kapustę i w tej książce cały czas się przywijają ziemniaki, kapusta. A te lepsze rzeczy dawało się do miasta, więc w efekcie dzieci miały krzywice, właściwie wszyscy byli głodni i to było straszne, ale właśnie te dzielne kobiety, bardzo wiele tym dzielnym kobietom zawdzięczamy, ponieważ właściwie każde takie gospodarstwo, no to było takie małe przedsiębiorstwo. Dzieci były potrzebne do roboty, do pracy. Właściwie jak dziecko zmarło, umierało co piąte, no bo oczywiście żadnej opieki lekarskiej, nie stać nikogo było na lekarza, to rodziło się następne, żeby uzupełnić jakby ten stan. Więc kobiety właściwie cały czas rodziły. Też są takie wstrząsające historie, że te matki właśnie bardzo dużo robiły, żeby dziewczyny miały lepszy ich córki los i dzieci niż one. I właśnie też sprzedawały te produkty, te grzyby, te jagody, tylko żeby uzbierać coś na zeszyt, na stalówkę, na cokolwiek, na buty przede wszystkim. Buty były deficytowe. Dzieci często posiadały na przykład jedną parę butów na wszystkich. Są wstrząsające historie, kiedy siostry do kościoła, jedna idzie najpierw, potem druga czeka gdzieś przy drodze, aż tamta wróci przy kapliczce, oddaje jej buty i może dopiero iść, no bo do kościoła chodzi się w butach. Więc to są po prostu niewyobrażalne historie, również tych saksów, tego dziewczyny właśnie często były oszukiwane, bo oczywiście dostawały się w łapy stręczycieli. Ale też niesamowita historia Polki, która we Francji właśnie pomagała tym dziewczynom ze wsi. Do niej przychodziły listy, prosiły ją te dziewczyny o ratunek i rzeczywiście ona jakąś taką miała moc, że poruszała niebo i ziemię, aby im pomóc. Więc historie są naprawdę wstrząsające, ale to, co mnie bardzo tak jakoś dotknęło, bo też to pamiętam, ale myślę, że to wcale nie zniknęło. Kobiety pracują dwa razy więcej od mężczyzn. Dlaczego? Bo mężczyźni uważają, że sprawy męskie są męskie i potem odpoczywają. I oczywiście też bardzo wielu tych chłopów też piło, tam na wsi polskiej był problem z alkoholizmem. A kobieta wstaje skoro świt, ma do zrobienia zwierzęta, dzieci, robienie śniadania, pranie, obiad. I potem wieczór też kończy ostatnia, więc ja sobie nie wyobrażam tego, jak te kobiety były zmęczone, nie miały kompletnie czasu dla siebie na nic. I oczywiście też przed wojną na przykład był taki też zaczęło się mówić, edukatorki, światłe kobiety chciały właśnie regulacji urodzin i zaczęło się mówić o antykoncepcji. I oczywiście jak zwykle zniszczył to Kościół, a wieś była bardzo wierząca, bo powiedziano, że takie nowoczesne kobiety są morderczyniami, tak? Więc, ale na wsi oczywiście, ponieważ ludzie byli niewyedukowani, to przesądów było mnóstwo, typu, że radio na przykład, jak ktoś miał, to powoduje burzę, w związku z tym wpadali z jakimiś kijami i to radio niszczyli. Więc właściwie kobietę od razu wychowywano do ciężkiej, katorżniczej pracy, do rodzenia dzieci. Oczywiście jest kilka w tej książce przykładów kobiet, które się nie dały. Na przykład Wiktoria Kuliś, która wyjechała kiedyś do Kanady, spotkała dobrych ludzi, wyszła tam za mąż i stała się w ogóle pierwszą kobietą w Kanadzie, która poszukuje złota. Była niesamowitą wielbicielką przygód i żyła długo i szczęśliwie, zmarła w wieku 90 kilku lat. Więc są takie przykłady, ale niestety właściwie większość historii no jest bardzo, bardzo smutna. Myślę, że ta książka jest świetna właśnie dlatego, że pozwala nam często zrozumieć te traumy, tak jak te traumy, które były w domu i sobie uzmysłowić, że w ogóle skąd to się bierze, tak? Na przykład to twarde wychowanie, albo jakaś nieczułość, albo właśnie to przywiązanie do pracy. Myślę, że to wszystko płynie w naszej krwi i jest w naszych mięśniach odłożone i gdzieś w głowie. I to jest naprawdę niesamowita lektura. I chyba się rozgadałam, a myślałam, że będę mówiła 5 minut. Agnieszko, słucham, bo jestem ciekawa, co przeczytałaś. No ja zawsze jak ciebie słucham, to łapię słowa klucze, które łączą się w jakiś sposób z książką, którą zaraz po tobie ja mówię. I w tej, o której mówiłaś przed chwilą, złapałam traumę, alkoholizm i Francję. Książka, którą czytałam na wakacjach. Jak zostać swoim terapeutą. Dwóch psychiatrów, psychologów francuskich, Anne Helen Clair i Vincenta Tribault.
Jest to książka dla mnie rewelacyjna. Ostatnio opowiadałam o książce na temat dopaminy i mówiłam, że to jedna z lepszych, jaką ostatnio czytałam. Muszę powiedzieć, że w komplecie z tą książką naprawdę możemy sobie nieźle pomóc. Uważam, jeśli ktoś poczuje się dotknięty, urażony, to przepraszam z góry, ale uważam, że w dzisiejszych czasach każdy z nas ma z czym pójść do psychoterapeuty. I mówię to z pełną świadomością. Natomiast nie myślimy o tym w ten sposób, nie zauważamy tego. Wkręcamy się w różne rzeczy, w różne przyzwyczajenia, w różne nałogi, w różne traumy, w różne problemy psychiczne. I mimo, że jest już coraz bardziej dostępna pomoc psychologiczna, nie jest to już jakimś wstydem pójść do psychologa, psychoterapeuty czy do coacha na przykład. Natomiast nadal uważam, że jest wiele osób, które jednak o tym nie myślą i męczą się z tym same. I ta książka tak naprawdę jest książką, która może pomóc, jeżeli chcemy sobie pomóc sami. To nie jest książka napisana przez domorosłych psychologów, tak jak powiedziałam, tylko przez dwóch psychiatrów. Przez osoby, które pracują też w szpitalach psychiatrycznych i pracują z osobami, które z problemami psychicznymi się zmagają, ale książka jest napisana w niezwykle przystępny, jak na taką tematykę i jak na takich autorów, w niezwykle przystępny, poradnikowy sposób. I mamy tutaj oprócz wstępu, w którym oczywiście mówimy o tym, jaka jest plastyczność mózgu, o tym, jak działają nasze schematy zachowań i tak dalej, taki lekki wstęp, ale naprawdę jest on lekki i dla laików, którzy nie mają absolutnie żadnego backgroundu psychologicznego, jest on zjadliwy i zrozumiany. W części drugiej już przechodzimy do takiej psychoedukacji trochę i autorzy tutaj piszą o najróżniejszych sytuacjach, z którymi możemy sobie pomóc i pokazują, jak sobie pomóc. Każdy rozdział ma wręcz napisane, jak z tym, może nie walczyć, to złe słowo, ale jak to ćwiczyć, jak sobie pomóc, jak się zachowywać, w jaki sposób próbować sobie zmienić to nasze życie. Mamy tutaj na przykład o niepokoju, o lękach egzystencjalnych. Będę czytać, bo tego jest mnóstwo, a myślę, że warto, żeby też zasygnalizować, o czym jest ta książka. Jest o smutku, jest o samoocenie, ale i o wierze w siebie, co jest bardzo istotne. O stresie, o wypaleniu, o perfekcjonizmie. O motywacji i odwlekaniu, czyli prokrastynacji, o poszukiwaniu szczęścia, o niepewności codziennego życia, o przygnębieniu, o gniewie i impulsywności, poczuciu niesprawiedliwości, o braku snu, o alkoholu i substancjach psychoaktywnych, o aktywności fizycznej, o diecie, o strefie, relacjach rodzinnych, przyjaźni, miłości, żałobie. Słuchajcie, jest tu o wszystkim. Naprawdę, jeżeli ktoś z nas ma jakikolwiek problem z czymś, nie radzi sobie w życiu, to myślę, że w tej książce sobie to znajdzie. I znajdzie też, jak z tym postępować. A z całego wstępu, o którym mówiłam, też o tej neuroplastyczności mózgu, przeczytałam coś, co mnie bardzo zaintrygowało, dlatego że sama mam w rodzinie osobę, która jest od kilku lat w śpiączce. I ostatnio też oglądałam program telewizyjny, gdzie osoby uznawane za tak zwane osoby w stanie wegetatywnym, czyli nic nie czujące, nie rozumiejące i ta śpiączka jest tak naprawdę tylko stanem podtrzymywania fizycznego życia, ale nie daje się, nie rokuje ta osoba i nie daje się jej szans na wyzdrowienie. Okazuje się, że to, co od niedawna jest bardzo mocno zgłębiane przez naukowców, czyli neuroplastyczność mózgu, pozwala również wyciągać takie osoby z takich stanów, ponieważ mózg potrafi sobie zbudować zupełnie w innej części mózgu ścieżkę, która zastąpi tą utraconą w wyniku na przykład uszkodzenia mechanicznego bądź też po wylewach. Dlatego rehabilituje się osoby na przykład niemówiące po wylewie bądź nieumiejące się poruszać. Uczymy je od nowa poruszania się czy mówienia i to jest właśnie dlatego, że w innej części mózgu nadbudowuje się jakby funkcja, którą utracono w tej innej. I o tym jest też ta książka, jak my możemy sobie właśnie tymi nawykami bądź też innym postępowaniem pomagać.
Jest naprawdę tutaj mnóstwo przykładów, jak możemy sobie pomóc. Są podane wręcz trudne przypadki, stany depresyjne na przykład, opisane, jak on może wyglądać, jak my go traktujemy, jak jest naprawdę i co powinniśmy zrobić, żeby tego tak nie odczuwać. To jest taka dla mnie książka, którą można traktować jako pierwsza pomoc psychologiczna i każdy tę książkę moim zdaniem powinien mieć w domu, nie dlatego, żeby ją przeczytać od deski do deski, warto to zrobić, żeby wiedzieć, co w niej jest, ale po to, żeby sięgnąć do niej w momencie, kiedy spotyka nas jakiś problem, mamy z czymś w danym momencie nie radzimy sobie, nie wiemy, jak z tej sytuacji wybrnąć, czujemy się trochę osaczeni, to można po prostu sięgnąć do konkretnego rozdziału, tylko i wyłącznie, który jest właśnie o tym, co odczuwamy i jesteśmy w stanie sobie w bardzo prosty, przystępny sposób pomóc. Nie mówię, że zastąpi to nam psychologa i absolutnie odradzam, jeżeli ktoś ma, ale ukierunkuje i przynajmniej uświadomi nam, że naprawdę mamy problem i że naprawdę powinniśmy szukać pomocy u specjalistów. Zresztą w tej książce autorzy w każdym miejscu, gdzie jest to potrzebne, zwracają na to uwagę. Jeżeli sytuacja nie wygląda tak jak tu, ale wygląda nieco inaczej, to oznacza to, że ty masz naprawdę problem i musisz iść do specjalisty. Więc oni nie zabierają jakby psychiatrom czy psychoterapeutom pracy, dając tą książkę, ale rozszerzają świadomość i moim zdaniem to poszerzanie świadomości o tym, jak nazywają się problemy dnia dzisiejszego i że powinniśmy się nimi zajmować. Świetna książka, naprawdę polecam. Dobrze, moja druga książka, Mikołaj Grynberg, Jezus umarł w Polsce. Mikołaj Grynberg to jest dla mnie taki czuły reportażysta. Do tej pory znałam go z tego, że zajmował się kwestiami żydowskimi w Polsce. Robił to zresztą rzeczywiście świetnie, też prowadził rozmowy na przykład z dziećmi ocalałymi, dorosłymi, ale którzy byli dziećmi, którzy ocaleli z Holokaustu w bardzo różny sposób. I teraz już widziałam tą książkę na półce w księgarni, Jezus umarł w Polsce i myślę sobie, a będzie znowu o Żydach i pewnie o tym, że ciągle jest rasizm, no bo Polska to jest, no w Polsce jest pełno rasizmu. Ale słuchajcie, to wcale nie jest o tym. To jest o tym, to są rozmowy niesamowite z ludźmi, którzy niektórzy się ujawniają, niektórzy podają tylko imiona, być może zmienione ze względów bezpieczeństwa, którzy pomagają uchodźcom, a właściwie nie powinniśmy powiedzieć uchodźcom, tylko ludziom, którzy uciekają przed wojnami, przed głodem, przed represjami ze swoich krajów, takich jak Irak, Syria, Erytrea, Somalia, Jemen, z bardzo wielu miejsc. I co się dzieje? Wydają na to często oszczędności życia, często też się zapożyczają, zbierają się na te rodziny i przechodzą morderczą drogę. Oczywiście jest tu mnóstwo prowokacji też Łukaszenki, która obiecuje, że przez Polskę będą sobie mogli swobodnie przejść. I co się dzieje? I dzieje się tak od 2020 roku, to się zaczęło w Usnarzu, że Straż Graniczna w Polsce łapie tych ludzi. W ogóle nie jest przestrzegana konwencja genewska, która zaleca użyć, zaraz szukam nazwy, jak to się nazywa, tak zwanych interim measures, czyli takich właśnie specjalnych środków, po to, aby tych ludzi po prostu przywitać godnie i pomóc im. To są często ludzie bardzo chorzy, którzy na przykład szukają w ogóle pomocy w Europie, bo w swoim kraju nie mogą się wyleczyć albo nie są takie dziecko. To są chwytające za serce historie i co się dzieje? Straż Graniczna ich łapie i uwaga, przerzuca przez druty, które są drutami takimi żyletkowymi. Z powrotem. A tam czekają oprawcy Łukaszenki, którzy są psychopatami, którzy gwałcą kobiety, gwałcą dzieci, którzy głodzą tych ludzi, którzy napuszczają na nich psy, a często to są ludzie straumatyzowani po wojnie, więc nie
Wyobrażam sobie. Oczywiście świat nie jest czarno-biały. Są też strażnicy, którzy pomagają, którzy cichaczem w tajemnicy przed przełożonymi karmią, robią co mogą. Ale niestety te Wojska Obrony Terytorialnej, stworzone wiadomo przez kogo, i posiłki, które ta Straż Graniczna dostała, no powiedzmy, że chyba się już znieczulili, bo mówi się oficjalnie o 45 osobach, które umarły na polskiej granicy, a tak naprawdę poszukiwanych jest ponad 300. Także to są zatrważające dane i słuchajcie, ci ludzie właśnie z tego Podlasia, z Białegostoku, który notabene kiedyś był miasteczkiem stricte żydowskim i w ogóle powstanie Białegostoku zawdzięczamy Żydom, a teraz rządzą tam po prostu kibole i nacjonaliści. To jest nieprawdopodobne i ci ludzie tutaj ryzykują bardzo wiele, bo ryzykują to, bo właściwie Polska nie przestrzegając tej konwencji genewskiej spowodowała taką legitymizację bezprawia. Więc i skryminalizowała uchodźców, tak? Widzimy ten dyskurs codziennie i jakim językiem się mówi o tych ludziach. A co się okazuje, to są ludzie często bardzo wykształceni. To jest doktor fizyki, to jest lekarz, to jest 200 pielęgniarek z Syrii. A zobaczcie, po pierwsze, i brak takiego pragmatycznego myślenia o państwie, to się też często powtarza w tej książce, w wypowiedziach tych ludzi. Przecież mamy niż demograficzny, za chwilę nie będziemy mieli ludzi. I czym się różni ten uchodźca ukraiński od tego, który ma trochę inną skórę? No na Boga, no niczym, tak? W katolickim kraju, gdzie niby rządzi miłosierdzie, przeczytam wypowiedź jednego księdza, jak ktoś z tych mieszkańców wpadł, a ksiądz prowadził dom dla matek. Zaszedłem do niego i w swojej głupocie zagrałem w otwarte karty. No mówię, że chcemy pomagać. I co ja od niego usłyszałem? Od człowieka światłego, mądrego, który robi piękne rzeczy. Mówi do mnie tak, możesz wierzyć, możesz nie, ale czy ty wiesz, w jakich oni drogich butach chodzą? Ale czy ty wiesz, jak oni są w ogóle ubrani? Ja mam pod opieką ośrodek Wasilkowie dla ludzi, co z Afganistanu przylecieli. To byli ci, którzy z Polakami współpracowali. Człowieku, to jest hołota. Oni się tam biją o środki czystości. Oni handlują tymi środkami czystości. Nachyla się i dodaje. A ty wiesz, że taki przerzut z Syrii to kosztuje 10 tysięcy dolarów? A jak myślisz, kto w Syrii ma 10 tysięcy dolarów? Tak, trzeba być dobrym chrześcijaninem, nakarmić. Tak, ale co ty myślisz, że ja ich tu wpuszczę? Ja tu mam kobiety, trzeba pomagać, ale mądrze. Misjonarze, którzy byli na Lesbos, opowiadali, że tam się bardzo szybko tworzą takie społeczności, pomarańczami rzucają, zabierają sobie środki czystości, ci silniejsi handlują z tymi słabszymi. I komentuje to ta osoba, wyszedłem, witki mi opadły. I tak samo jeden z nacjonalistów w Białymstoku mówi, przecież oni tu przyjadą i będą gwałcić w tramwajach nasze kobiety, co zresztą wczoraj minister edukacji również powiedział. A ta kobieta, która ratuje uchodźców, mówi, ale w jakich tramwajach? U nas nie ma ani jednego tramwaju. Więc są też, ale ludzie naprawdę ryzykują wiele. Czasami chodzą 12-17 godzin w śniegu, bo dostają pineskę i idą szukać ludzi. Są ciągle przygotowani i to jest dla mnie, słuchajcie, niesamowite. I co ciekawe, mówią, nigdy nikogo nie spotkało nic złego ze strony uchodźcy. Zazwyczaj są to ludzie bardzo mili, są strasznie wdzięczni. Oczywiście na początku okropnie się boją. I co ciekawe, jak się im przyniesie jedzenie, w tych kulturach i afrykańskich, i właśnie tych dalekowschodnich, ludzie wychudzeni, którzy nie myli się tygodniami, którzy są wychudzeni gorzej, porównywalnie do więźniów z Auschwitz, tak jak opowiadają to oczywiście osoby, które im pomagają, robią dla ciebie miejsce i częstują cię nawet tym, co przyniosłeś. I często, i to jest niesamowite, bo w Afryce wierzy się właśnie, że ten, kto się dzieli jedzeniem, jest rodziną i słuchajcie, bardzo często ci ludzie mówią, po pierwsze zawiedli się na państwie polskim, po drugie zawiedli się na kościele. Oczywiście są tutaj też przykłady, tak? Ale te historie, to pushbackowanie, niektórzy nawet 22 razy, złamane ręce, ręce zjedzone przez psy, tak? I cały czas to przerzucanie przez tą cerkinę, przez te druty żeletkowe, dzieci, kobiety w ciąży i Jezus rzeczywiście umarł w Polsce. Jest to w jednej rozmowie. Jeden z pierwszych osób, które umarły na polskiej granicy, to był Issa, lat 24, który wraz z żoną w piątym miesiącu ciąży z Syrii uciekał przed wojną.
I właśnie Issa, czyli po arabsku Jezus, zmarł i został pochowany w Sokółce na cmentarzu muzułmańskim. Także nie mam słów, słuchajcie. Tak to powiem. I idźmy na wybory. Jak... Przepraszam za ten polityczny akcent, ale ja po prostu tobie no nie teraz mogę. Mam z taką przyziemną książką tutaj występować. Powinniśmy zamknąć dzisiejszy... Może powinnaś, bo jednak... Dobrze, to słuchajcie, ponieważ ja ostatnio jestem strasznie nudna, bo ciągle o tym mózgu i mózgu. I dzisiaj też miałam mieć drugą książkę o medytacji, ale stwierdziłam w ostatniej chwili, naprawdę na 10 minut przed, patrząc na półkę z książkami za mną, że trochę dla odmiany coś pragmatycznego, coś praktycznego wam przedstawię. Myślę, że może nie jednej osobie się przydać. Jest to książka, jedna kampania do wolności Magdy Pawłowskiej. Magda Pawłowska to jest dziewczyna pochodząca z Gdańska, która była specjalistką od marketingu w jednej z firm. Założyła później swoją agencję marketingową we wczesnych latach, tam chyba 90., 2000. Potem wyemigrowała do Wielkiej Brytanii i zajmuje się organizacją szkoleń online. W tej chwili tak naprawdę Magda uczy, jak robić szkolenia online. Ja kilka lat, pewnie 2 albo 3 lata temu, zapisałam się do Magdy na taki poważny kurs robienia różnych produktów online, szkoleń online, wydawania różnych produktów w formie live'ów na przykład. I ta społeczność liczy już prawie 1000 osób. 1000 osób to jest 1000, na tej społeczności grupy facebookowej to jest 1000 osób, które skorzystały z tego kursu Magdy, a kurs tani nie jest, to muszę powiedzieć. Natomiast ta społeczność się cały czas wspiera. Zawsze można tam uzyskać pomoc i dożywotnio dostaje się dostęp do świetnej bazy materiałów, które pomagają w prowadzeniu biznesu online. Książka Jedna kampania do wolności to jest książka poradnik, jak od podstaw stworzyć produkt online, cokolwiek by to nie było, jak go wypromować, jak przygotować kampanię marketingową, jak wykorzystać social media. Oczywiście social media się bardzo zmieniają i pewne rzeczy, które tydzień temu funkcjonowały nawet na Instagramie w ten sposób, ja włączam live i okazuje się, że to już nie działa, co tydzień temu działało, teraz działa coś innego, więc pewne rzeczy mogą się zdezaktualizować, ale co do zasady, jest to świetny podręcznik, poradnik, jak od podstaw ogarnąć sobie biznes online. Jeżeli ktoś chce być influencerem albo chce jakiś biznes online, wykorzystując po pandemii, że cały świat nam się zdigitalizował i wiele usług nagle stało się dostępnych zdalnie, to naprawdę jest to świetna książka, od której można zacząć. Ona jest napisana bardzo przystępnym językiem. Oczywiście są pewne momenty, gdzie trochę już trzeba być wtajemniczonym w te techniczne aspekty, żeby pewne momenty zrozumieć w 100%, więc ja sama wracałam kilka razy do pewnego rozdziału i próbowałam jeszcze raz, ale jest tutaj naprawdę rozpisana cała strategia, cała ścieżka, od jakiego produktu zacząć, od mikroproduktu, potem przechodzić do większego. Jak dzisiaj coś kupujecie online i mówię o takich rzeczach, które was zainteresowały gdzieś reklamą i przechodzicie do koszyka, potem wam coś w tym koszyku już jest jeszcze dokładane, jakąś macie dodatkową reklamę i tak dalej, to słuchajcie, to są wszystko schematy, które wykorzystują w większości ludzi na świecie robiący produkty online. Magda Pawłowska wypromowała biznes online Mateuszowi Grzesiakowi. On skorzystał na samym początku z jej usług i dzięki Magdzie tak naprawdę jego biznes przeniósł się z konferencyjnych sal do świata online i robi dzisiaj naprawdę niezłe pieniądze, sprzedając swoje, nawet w przystępnej cenie, kursy online, ale skalowane. Kupują od niego 1000 osób te kursy. I to Magda pomogła mu tak naprawdę w tym biznesie. Magda cały czas prowadzi te swoje osoby, które do tego kursu jej przystępują i nawet ma coś takiego, że jak pierwsze 100 tysięcy zarobi się na jakiejś działalności online poprowadzonej zgodnie ze schematem proponowanym przez Magdę, to ona
uroczyście podczas takiej konferencji już fizycznie prowadzonej wręcza tak zwane złote płyty albo platynowe płyty. I tych osób naprawdę jest mnóstwo, które zaczynały od niczego, a okazuje się potem, że robią świetne biznesy. Ja zresztą ją obserwuję w social mediach i wywiady, które ona przeprowadza z osobami, które korzystały z tych jej porad. I na przykład jest dziewczyna, która wymyśliła sobie kurs, jak wychować małe dziecko. Powiedzielibyśmy sobie, kurczę, no fajnie, każdy by chciał wiedzieć. Ale ona naprawdę zrobiła fajny kurs online, jak wychować małe dziecko i naprawdę zarabia na tym kursie niezłe pieniądze. Jest też chłopak, który udzielał tylko i wyłącznie korepetycji z matematyki. Był studentem, potem skończył studia, bardzo dobry z matematyki i po prostu gdzieś tam się w ogłoszeniach udzielał i po prostu zarabiał na korepetycjach takich face to face, więc czas jest ograniczony, to i możliwość zarobienia jest ograniczona. Przy pomocy Magdy zrobił świetne kursy z matematyki, z korepetycji online i teraz naprawdę zarabia setki tysięcy, więc to są naprawdę rzeczy, które działają. Nic od Magdy nie dostałam, żeby ją tam polecać, absolutnie, natomiast uważam, że raz na jakiś czas polecę Wam coś praktycznego, a nie tylko o tym mózgu i mózgu. Bardzo mnie zaciekawiłaś. Więc jeżeli chcecie, no jeżeli chcecie coś takiego sobie gdzieś na boku rozkręcać albo zrobić z tego główne źródło zarobku, to polecam naprawdę poobserwować Magdę w social mediach i kupić jej książkę, która jest naprawdę bardzo fajnie napisana. No tak praktycznie, żeby też nie zostało melancholijnie na koniec, ale poruszyłaś mnie tą swoją recenzją. Tak, ja myślę, że może... Właśnie, chciałam powiedzieć, bo Agnieszka pewnie się nie pochwali, że Agnieszka wraz z naszą koleżanką Marią Jaroni wydały fantastyczną książkę Feniks z popiołów o wypaleniu zawodowym i chciałabym, żebyśmy też o tej książce, Agnieszko, powiedziały niebawem. Nawet dziękuję trzeba. Ci bardzo. Rzeczywiście mnie nie wypada, ale to muszę ja najpierw ją przeczytać. Najpierw oceń, że rzeczywiście warto. Na pewno warto, ja już Cię znam. Dobrze, słuchajcie, to dziękujemy bardzo. Do zobaczenia za dwa tygodnie. I Tobie, Ola. I wszystkim, którzy z nami byli. Do Dzięki, zobaczenia. Agnieszka. Dziękuję. Do zobaczenia.